Dzień dobry. Chciałbym Wam zaprezentować test oświetlenia w BMW 2 Active Tourer. Będzie to test oświetlenia LED, światła adaptacyjne, światła wnętrza, czyli ambientowe, i też oświetlenie, które jest wyświetlane logo przy otwieraniu drzwi. Wybór kolorów podświetlenia ambientowego jest bardzo duży. Ja tutaj zaprezentowałem kilka, bo nie ma sensu tracić na to czasu, ale jest tego naprawdę sporo. Wnętrze generalnie jest bardzo podobne też do BMW X1, tego najnowszego modelu, więc myślę, że można to traktować podobnie. A tutaj mamy logo BMW wyświetlane podczas otwierania drzwi. Bardzo fajny efekt, mi się osobiście podoba. A co wy o tym sądzicie? No dobra, to ruszamy w drogę i zobaczcie, jak to wygląda. No, w mojej ocenie te światła adaptacyjne w BMW, w Active Tourer, świecą rewelacyjnie. Tutaj można się przywieźć na filmie w pewnych momentach, jak te diody sektorowo się zapalają, gasną. Troszeczkę będzie to na późniejszym etapie, ale można się przyjrzeć. Jeśli chciałbyś oglądać moje kolejne materiały, kliknij proszę subskrybuj. Ciebie to nic nie kosztuje, a dla mnie to będzie duża pomoc. Z góry dziękuję. Sektorowo. Oczywiście, jak potem pojawi się samochód na widoku, to przygasną. Napiszcie w komentarzu, jaka jest Wasza ocena tego oświetlenia. Mam nadzieję, że mój film pomógł Wam ocenić oświetlenie adaptacyjne w BMW 2 Active Tourer. Dziękuję za oglądanie i jeszcze raz zapraszam do subskrypcji.